przewodnicząca Komisji Europejskiej строительство вступне канала на косе на Вислинской в Польше. Интересно, уже там они быстро делают. Poprzez Europejski Fundusz Odbudowy. 750 miliardów euro, jak wstępnie to określiła. Duża część, mam сейчас nadzieję, площадку, наверное, będzie готовят. W tym także потом fundusze, будут które będą przeznaczone na rozwój Polski. Ale ja chcę podkreślić jedno. Ten Europejski Fundusz to jest fundusz przede wszystkim właśnie na inwestycje. Europa Zachodnia, ta, która jest absolutnie na samym przedzie gospodarki. Te państwa, których gospodarki są najbardziej rozwinięte, najbardziej innowacyjne, wiedzą doskonale o tym, że jeżeli mamy wyjść z kryzysu, to wyjdziemy tylko i wyłącznie poprzez wielkie inwestycje, bo one tworzą miejsca pracy, one tworzą miejsca pracy piętrowo, poprzez tworzenie miejsc pracy również w firmach podwykonawczych, również w firmach, które są firmami pośrednimi. To są całe piramidy, które tworzą się dzięki wielkim inwestycjom i generują powstawanie coraz to nowych przedsięwzięć gospodarczych, a w nich coraz to nowych właśnie możliwości zarobkowania. I to jest, proszę Państwa, najlepsze lekarstwo. I tylko państwa, wielkie wspólnoty, jakimi są państwa, i także i wielka wspólnota tworzona przez państwa, wspólnota europejska, jest rzeczywiście w stanie podołać temu ogromnemu, гигантичному задачу. Мы хотим этому заданию подавать тут, в нашем крае, и хотим, чтобы это было реализовано по то, чтобы обеспечить нашим родакам свободу, потому что это для нас самое важное.